Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Tradycyjnie zaczynam w tej serii od stania przy samochodzie, przy radiowozie. Dzisiaj chyba chciałem zdobyć rangę 47, czyli musimy 35 km przejechać czymkolwiek, zrealizować takie dwa. Chyba coś z napadami było, z tego co kojarzę. Gumowej kaczki oczywiście nie znajdę, bo się coś zrypało. Na 100% nie mam wszystkich kaczek, bo ten achievement mi nie wpadł. A na mapie nic mi nie pokazuje. Kiedyś jak, dawno temu w odległej UAE galaktyce było tak, że kupiłem tą umiejętność widzenia na mapie. Znajdziek, jak widać, nic mi nie pokazuje. A powinien mi pokazać w tym momencie kaczuchę na 100%. Ale to może sobie zostawię kiedyś już tak na ostatni odcinek, że tak powiem. Zobaczę sobie ten mapę w necie, gdzie te kaczki są i zrobię taką rundkę, żeby je zlokalizować. Gorzej jak oczywiście wszystkie znalazłem, tylko mi tego gra nie zaliczyła. Hold up. Generalnie to już kiedyś robiłem, ale ponoć źle, bo wybierałem bodajże z tej tablicy, bo się tak nazywa, niby tak samo, ale jak to zrobiłem po raz kolejny, to tak mnie zaliczyło i mój widz Adik zasugerował, żeby z tego zrobić, bo to powinno być coś identycznego, a z tego co widzę, w sumie nawet jakby mi to nie zaliczyło w tym momencie, to nigdy nie robiłem z tablicy bezpośrednio, bo jest kompletnego przejścia zero. Tutaj na przykład przynajmniej raz śmieci zbierałem, blokada 4 razy, pościgi no to już ekstremalnie 12, tutaj jest 14 razy, więc jak nic, trzeba to zrobić. Zrobię podejście na najłatwiejszym, bo ta misja nie jest za specjalna, no tak powiem. Niestety. W tej grze się słabo strzela. W sumie chciałbym kogoś w końcu aresztować w takiej strzelaninie, a nie jakby zabijać każdego. Może zrobię teraz takie podejście właśnie. Zobaczę. Ale wsiadymy i jadymy. Kogutów nie włączam, bo na ogół to się źle kończy. Serio? Minutę 10 mam na dojazd? Kto to wymyślił? Tak na dzień dobry. Spróbujmy z kabiny. Czasem łatwiej się z kabiny jedzie. Czy tam ze środka. Zwał jak zwał. No i tutaj jak na przykład jedziemy, to widać kaczuchy. What's happening there? An armed robbery? Not exactly. We've got a rather strubby customer. It's all become a bit violent. Is it that bad? We'd better get a move on then. Jak mi się podoba, że ten gra ścisza muzykę, jak jakaś gadka idzie. Hej, to już jesteśmy? Serio? No dobra, zobaczmy, jak tu się skradał. Aha, muszę zneutralizować, czyli powiedzmy, że trochę inaczej jest jak z tamtym scenariuszem. Aha. No dajesz, koleś. Surrender! No poddaj się. You're under arrest. No nie wiem, chyba albo jeden strzał za daleko.
Albo jeden strzał za daleko, albo oni nie chcą się poddać, no. Taki dosyć twardziela. Autobus Lokiego. Fajne te ciężarówki w tej grze. Szkoda, że nie można nimi pojeździć. Pytanie, czym się na przykład zdrowie teraz regeneruje? Brak kolega w środku. Trzeba uważać, żeby w dystrybutor nie strzelić. Poddaj się. No poddaj. No poddaj się. Zginąłem. Then we're done here. A nie, the other guys can wrap it up. Well done, partner. Nie wiem. Tak jest to też strzelanie. Może nawet w sumie dobrze, że w tym Police Officers nie ma strzelania. Może by tak samo głupio wyglądało. Zaraz. Może pogadajmy z kimś. Ciekawe, czy tutaj był ktoś tak jak w tej innej wersji tego zadania. Jakaś babeczka do pogadania na przykład. Nie no, nie widzę nikogo. No i tak a propos, kaczka stąd jest podniesiona. Chyba, że jakimś cudem tu leży. W sumie jakbyśmy ten jakiś ciachosę wzięli, to by nas tam rozliczał, nie? A, dobra. Gdzie jest mój samochód? Mogę z wami pogadać? O, to jest chyba ten ze stacji. A nie mogę z nim pogadać. Ale z kimś tu mogłem pogadać, halo. Przez chwilę. Dobra, zobaczmy. What's up? There was a hostage. Nobody was badly hurt. But please check whether everything's okay. Got it. We'll take care of it. O, jak się martwi o zakładnika. Ale zagadać z nim nie można. O, ale jak widać, niby zginęli, ale przeżyli. Ale jak fachowo ubrani. Siema. Dobra, trzeba odjechać stąd. Zobaczymy, czy zaliczyło mi tą misję, czy nie. W 18 sekund. Jak to jest? Można w 8 sekund to zaliczyć? Chciałbym, tak jak mówię, kiedyś ich aresztować, ale no nie da się. Dobra, zobaczmy. O, a jednak... Ej, Adik miał rację. Nie, żebym wątpił, nie no. Wiadomo było. Zawsze solidna, dobra podpowiedź z jego strony. Dobra. Najgorsze, że muszę znowu się telepnąć. Tak? Czy jechać z buta? Nie. Jechaj z buta. Idziemy. Jak to mówią, teleportem bliżej. Ej, wysiadaj, Stefan. Stefan. Czy jak ci tam? Bierzemy jeszcze raz to zadanko. A potem ruszę w teren. Wiesz, jakieś kontrole porobię, żeby zrobić te 35 km. No, a przy okazji będę wypatrywał. Może jakaś kaczka się pokaże. Nigdy nie wiadomo, skąd może kaczka wyskoczyć. Nie mam na myśli tutaj kolegi, prezesa Jarka. Może żaden kolega dla mnie, kurde, gdyby to usłyszał, to by pewnie mnie pozwał jeszcze.
Jarosławka. Dobra, zadanko wzięte, może tym razem. Chciałem powiedzieć, tędy wyjdę. Dla odmiany. Tupaj, Stefan, tupaj. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Znowu minuta. Ciekawe, czy w tym samym miejscu się te misje robią cały czas. Czy nie. Ale wygląda, że tak samo jadę. No mógłby być jakiś element, nie wiem, losowości, żeby kurde no raz na tej stacji było, raz na tej. Dispatch to Foxtrot 1. They're only after money. It's obviously a raid. We know how to deal with it. Thanks for the update. Raida mu zrobili. Chyba, że on mi liczy czas dojazdu. Ale nie, no to też 8 sekund, to bym tego nie zrobił. Przepraszam. Okej. Okay. Przykuc. O, 4 teraz jest. To nie fajnie. Ciekawe, jakbym te kontenery rozwalił. Co by było? No, co ja mam z nimi zrobić? Chciałbym do niego podejść tak, żeby mnie nie widział. I wtedy może by się dał skuć. Ależ to kiedyś robiłem. Już mnie zauważył? Tak? Serio? O, takiej babeczki jest. Dobra, nie słyszała mnie. Strzeliłem obok. I uwaga. Dowiem się, że słyszała. Nie wiem, czy się... Czy się nie poddawała, ale pocieszające jest to, że koledzy z jej grupy nawet nie słyszeli, że do nich strzelam. Tutaj się boję, żeby w ten dystrybutor nie strzelić. Surrender! No poddaj się. You're under arrest. Uj. I have to reload. Wybiłem szybę. Ja niedobry. Co tu trzeba zrobić, żeby oni się poddali, no? Może jakoś podejść do nich bliżej. Chciałbym na treningu zobaczyć. Give up! Jaki? You're under arrest. Ona w sumie ten, jak się mówi, żeby się poddała, to powiedziała, że nigdy. I have to reload. Więc pewnie ona się nie podda, no. Pieniądze albo życie. I tyle. Zobaczymy, jak będzie akcja w budynku się rozgrywać. Trzeba uważać, żeby kolegi nie postrzelić. Ale lipa. Znowu wszystkich chyba zabiłem. Well done, partner. Well done, ta. I czy tym razem możemy pogadać z osobą, którą tylko pielęgniarza? Znaczy lekarza? Nobody was badly hurt, but please check whether everything's okay. Got it. We'll take care of it. Okulary a la Harry Potter. Dobra. Mam nadzieję, że już mam to zaliczone. Zrobimy rutynowe kontrole dzisiaj. Tak myślę. Czyli co? Na jedną gwiazdkę to zrobiłem, czy jak? A teraz mi chyba medium skoczyło. Dlatego było ich 4. Okej. Bardziej mnie interesuje, czy mi zaliczyło. Zaliczyło,
Czyli teraz robię kilometry. Na kaczkę to nie liczę. Ale gdzie ja jestem tutaj? Może pojadę jakoś tu. Pewnie i tak nie dojadę, ale... Aha, tak zaznaczyłem, że... Są nieważne. Jadę na drogę. Na tą autostradę i wyhaczę może jakiegoś delikwenta. No i ładnie. Uszkodziłem mienie państwowe. Dispatch to all cars. There are reports of obstacles on the road. They must be removed at once. No w sumie, czemu nie? Foxtrot 1, we'll take it from here. Zobaczymy. Niby mógłbym koguty włączyć, ale nie. I tyle towaru. Jak chcę do kontroli kogoś wyhaczyć, to prawie nie ma samochodów. Ten jak popina. Serio? Mogę go sprawdzić? 160? Kolego. Chyba, że tu 180 się da lecieć. Niby okej. Okej. Jak okej, to okej. Tu mamy telefon. Tak patrzę, czy się gdzieś kaczucha nie pokaże. To była kaczka, ale ją wziąłem. Ej. Kolego. Tak się nie jeździ. Tak ogólnie się zastanawiam, czy ta kaczka by się pokazała dopiero jak ja bym dojechał. Bo oni w tej grze lubią te kaczki rozstawiać gdzieś na zjazdach. Tu widzę po lewej, po prawej. Jakby kaczuchy nie było. Może powinienem tam pojechać kiedyś. Kurde, to 4 km. Co tak daleko? Tutaj mogłaby być kaczucha na przykład. Duże skrzyżowanie takie. No tutaj na poboczu kaczucha zaliczona. Czyli tak jak widać, oni lubią te kaczuchy w takich miejscach ustawiać. No nic. Tak, tego... Kupię po prostu te kaczki i tyle. Ale sobie oblukam na jakimś poradniku. Gdzie na mapie są te kaczki. I zrobię objazdówkę w którymś odcinku. Żeby mieć je wszystkie. Kaczka. Kurde. Znaczy w sumie daleko jeszcze, no... Dobrze, że daleko. Przynajmniej kilometr zrobię. Jak to mówią. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No i tu znowu jest jakby zjazd, jest kaczka. Czyli tam aż się prosi przy tamtym, którym zjeździe, co mijałem, żeby tam kaczka była. Dobra, co my tu mamy? Hamowanko. I czyszczenie ulicy, no dobra. Wziąć miotły od razu. Raz. Trzeba wziąć to. Pachołeczki. Kocham je ustawiać. Ale co zrobić? Jak zwykle nie widzę koloru. O, dobra. To jest dobry zielony. Nie za jasne, nie za ciemne. O, znowu. Jak się dobrze postawi, to 25%. No, zalicza.
No serio. No dobra. Kurde, nie. Cofnęło się. No jak widać jest 63 zamiast. Dobra. Weź mi to. Kolo. O, teraz będzie dobrze. Mamy 75, a wtedy było 63. W zależności jak widocznie blisko punktu właściwego postawimy, tyle procent daje. To nie to. O, teraz. Pierwszy punkt mamy zaliczony. To chyba z miotą trzeba lecieć, mi się wydaje. Raczej. Miotełka w dłoń. I zamiatamy. Aha. Trzeba przytrzymać. Dobra, dobra. Razę. Zawsze mi się podoba, że ten moje wsparcie sobie stoi i się patrzy. To jest do podniesienia. To jest do zamiecenia, no. Ciekawe, skąd tu się kępa trawy wzięła. Ale jak rozumiem, trzeba kij odłożyć. Ej, nie to. Swoją drogą ciekawe, czy my mamy apteczkę aktualną. Serio, z jedną sztuką muszę... No dobra. Nie narzekajmy. Gdzie to było? Tutaj, dobra. Obiekt usunięty. Kłaś Stefan. Jak opuszczamy rejon misji? Czy tam zadania? Jest pięknie. Maksymalny punkt, dobra. Ile tam do przejechania jeszcze? Kurde. Tak jedną trzecią dopiero. No i cool. Ile towaru będzie jechał? Będę sobie wybierał. To zobaczmy. Ten taki sobie. Marzy mi się ciężaróweczka. Uj. No chyba, że ktoś będzie jakoś dziwnie jechał. Jak tam kolega? Dobra, weźmy cię do sprawdzenia. Jedziesz normalnie, no to pewnie nic nie znajdę, ale nigdy nie wiadomo. Może to jakiś dealer jedzie? Ta bryka wygląda tylko 2% zniszczenia, a wygląda jakbym, nie wiem, 90 miał. Dzień dobry. Good day to you too. What can I do for you? I've stopped you for a check. Daj papiery. I would like to see your driving license and vehicle registration. Kolega trochę ten wygląda jak ja. Czy to mój partner? Tutaj, dobra. Fotka, okej. Okay. 2002, 21 lat. Ładnie. W sumie ciekawe, czy to... Nie, dobra. Jest okej. Okay. Everything looks fine. Alkohol. Do you agree to a breathalyzer test? If you insist. Dmuchaj, Stefan. Myślę, że badanie alkomatem jest jakby standardowe. Pijany jest? A no ta. You've obviously had one too many. Have you taken any drugs or other intoxicants? Narkotyków raczej nie brał.
Tamten koleś, co go złapałem pierwszego na narkotykach, to się tak telepał, że normalnie od razu było widać. Dobra, sprawdźmy jeszcze brykę. I tak muszę się kolo już aresztować, ale okej. Róbmy rutynę. Czemu nie mogę? Kół, dobra. I kolejne koło. Koło Macieju. Dobra. Jak tam światełka? Okej. Okej. Zobaczmy w ogóle. Tutaj. No po mojemu to jest grudzień 23. To chyba okej, no. Czy jak? Zawsze mam z tym problem. Najwyżej gra mnie oceni. Mogę ci zajrzeć do bagażnika? Halo. Dobra. O, bracie. Jak takie flaszki są, to od razu. Jest proste, że... Jak... Nie wiem, to głupie, co? Nie można alkoholu w samochodzie przewozić? Od razu jak się wiezie na przykład piwko, to... To mamy jakby... Z defaulta, że... Nie wiem... Piliśmy? Zresztą to są jakby zamknięte butelki, więc jak mógł pić? Okej. A może się płynu do czyszczenia napił. Panie, to syrop pod kaszlu. Ciekawe, po co muszę to oglądać. Trójkąt badałem, nie? Tak. Dobra. To kolejna. Jedziemy, niestety. Aresztowanko. You are not allowed to drive with more than 0.5 per mil. You will have to accompany us to the police station. Do what you can't help doing. Rób, co musisz zrobić. Okej. Pana samochodem się zajmą koledzy. Czyli chyba okej. Tutaj nie ma gdzieś ten. Dobra, bo odbiegnę i potem się coś zresetuje. I 3 km. Taka lipa. Weź tu 35 km. Zrób. No okej. Okay. Zawsze 3 km już będzie z głowy. I myślę, że znów wyruszę na łowy. Może porę dnia zmienię na przykład. Chciałbym znaleźć te samochody jakieś, którym trzeba pomóc. Bardzo rzadko na nie trafiam. Tu kaczucha jest jakby na poboczu. Jest tak jakby ewidentnie tamto miejsce, tylko nie pamiętam gdzie ja jechałem. Gdzie to było? No nic. Zawieziemy kolegę. Przytulimy punkty, albo w sumie już przytuliliśmy. Jedziemy dalej. Lewo, lewo. Lewo. Dojechali szczęśliwie.
może nasz kolega coś ma do powiedzenia, jakiś żarcik rzuci na przykład. Hey partner, what is it? Sometimes I really have my doubts about having you as my partner. I mean, you're a total nutter. But everything turned out fine. Yeah, and if it hadn't, the two of us would be lying at the bottom of that lake, food for the fish. Yeah, fine. Won't happen again. Yeah, you say that now. Well, at least we caught the beggar. Uh-huh. Uh-huh. Did I just hear that right? I guess that meant it was right to follow the guy after all. Yes, I mean, no. Ugh, boy, you can drive me nuts. My only concern is that nothing happens to you. I don't want you being off work again for ages. And besides, I suppose I, well, I've sort of got used to you. In a way. Aw, come on. Just admit you like me. Hey, here's to us. Right. And now we need some more donuts. The last one is still stuck to the windscreen after your crazy swerving about. Dobra, dobra. Nie będzie pączku więcej. Okej. Okay. Myślałem, że się bryka naprawiła sama. Dobra. I jadę, gdzie mnie oczy poniosą. Aczkolwiek jakoś tak się zastanawiałem. Jakoś tutaj nie byłem. Dealer samochodowy. Coś tu dają ciekawego. O, pies jakiś jest. Wysiądź. Co tam, piesek? Siemano. Aj, jaki ty miły jesteś. Taki ładny. To chyba jak dalmatyńczyk wygląda, jest sam. Tak się teraz zacząłem zastanawiać, czy... Bo czasem też do jakiejś tam rangi było wymagane coś z psem. Może to było pogłaskanie psa. A ja to wziąłem, że muszę hot doga kupić gdzieś. Dobra, ewidentnie tutaj nic nie ma. Bardziej mnie ciekawi to, że tam niby dalej ulica jest na mapie, a ja nie mogę pojechać. Te. Dobra. Jademy gdzieś. Może w lewo? Lewo, lewo. Piękna okolica, zieleń, drzewa. Pewnie ptaki śpiewają, ale ja nie słyszę. Kurde, przywaliłem. Piękne skały po prawej. Taka ten. Kurde, człowieku. Wycieczka krajoznawcza. Tu się nie da wejść na lewo. W sumie jak już tak się nudzę. No jak? Aha, dobra. Partner nie może wyjść przecież. Jestem ciekawy, czy da się tutaj wejść na trawnik. Te. Moja ciekawość została szybko. Zaspokojona. Tu mieliśmy trójkąt. Po lewej krowy jakieś, tak? Krowy robią mu. Myślałem, że tam w tle jakaś góra Rushmore jest. Ale to przecież, jak wiemy dobrze, to są Niemcy. I mamy wiatraki, proszę bardzo. Jadą chłopaki, jadą. Na razie ich nie zatrzymuję. Calling Foxtrot 11. Foxtrot 11!
Don't forget that there will be HGV checks near the border again later. Today it's your turn. Thanks, Mom. Trzeba przyznać, że czasem te rozmowy są zabawne. Dobra, jakaś tam ciężarówka. Widziałem ciężaróweczkę. Czy tam cysternę, nie wiem. Ale... jak to z poboczem wygląda? Aha, dobra. I tak muszę zjechać i tak. Więc tak sobie wygląda, ale... może tędy mogę śmignąć. Ciekawe, czemu w górę nie mogłem pojechać. Aha. Widzę coś tu na czerwono. Czyli tak wymusili zjazd. No dobra. Nie ma tak dobrze. To zjadę ci ja. Ale szkoda, no niestety żaróweczka mi uciekła. Niestety. Ale tu mamy jakiegoś kolegę przed sobą, może go dogonię. Dispatch to all cars. We need units to help close one of the entrances. Who is available? Nie, ja dziękuję. Nie chcę mi się drogi blokować. Kolega raczej prosto prowadzi, dobra. Jeszcze powinna powiedzieć. To ja, mamo. Jadę. A kolega kolejny też normalnie prowadzi. Chyba okej. O, coś niebieskiego za nami jedzie, dobra. Strategicznie zwolnimy. Zjedźmy mu, bo oczywiście on musiał zjechać. O, z powrotem wjechał. Taki sprytny jesteś, tak? No ale przynajmniej migacze załącza, żeby mnie wyminąć. Ale to i tak się nie uratuje. Zatrzymanko. Zobaczymy kolegę. Może coś przewozi? Ciekawe jego. Get out. Dzień dobry. Good afternoon. Good afternoon. Why did you stop me? I've stopped you for a check. Ciekawe, czy on nie powinien mieć pasów zapiętych nawet na poboczu. A, tu nie ma okularów. Pewnie się nie zgadza. No dobra, zgadza się. B jak B. Sebastian. Panie Sebastianie. Wygląda, że okej. Everything looks fine. Dajesz na alkohol. Do you agree to a breathalyzer test? If you insist. Dmuchaj, młody, dmuchaj. O. Everything is fine. You really have not been drinking. Nie wygląda, żeby były narkotyki, to lecę dalej. I will check your vehicle and the boot. Please wait a moment. Bieżnik. A drugie koło. Okej. Okay. Jak tam światełka? O, będzie mandat. Kolego. Nieładnie, nieładnie. Zobaczmy, czy czegoś nie przewozi, ale to zaraz. To mi się wydaje, że nadal jest ok. Grudzień 23. Tak to odczytuję. Otwieraj. Zabronione napoje, na pewno. Trójkąt obecny.
to pewnie paliwo przewozi. To też jest zabronione. A co tutaj mamy? Da się to otworzyć? Czy nie? W takich skrzyniach to jakby ten sprzęt muzyczny się przewozi. Ale nie, no nie mogę nic z tym zrobić. A jak tam apteczka? O, bracie. Będzie kolejny mandacik. W sensie wspólny, no. I'm back. We are almost done here. Kane, fine. I have to impose a fine. 2 na 2 jest spoko. Czyli dzisiaj po maksie zaliczam. Kaczki tutaj się nie spodziewam. Ale zerknąłem. Zobaczmy na mapę, gdzie jesteśmy tak w ogóle. I jaki progres jest. Jeszcze... Ojoj, 11 km, tak? Dobrze liczę. A, to był mój punkt, do którego chciałem się udać, ale niestety za daleko. Okej, czyli możemy jechać prosto, dobra. To idziemy dalej. Staramy się nabić te wymarzone kilometry. Będzie ranga 47. Zobaczymy, jakie wyzwania na randze 47 będą mnie czekać. Kolega, jak odbił. A to jakoś tak nie za wolno jedziesz? Przyjrzyjmy się. Skaczę z pasa na pas. I z powrotem wraca. Dobra. Może alkohol jednak. Się przekonamy, czy miałem nosa. Dzień dobry. Good afternoon. Good afternoon. Why did you stop me? I've stopped you for a check. I would like to see your driving license and vehicle registration. Koleżanka, zdjęcie aktualne widzę. Sorry. Nie to. Mam nadzieję, że tego gra mi nie zaliczyła jako ten punkt ujemny. Sześćdziesiąty drugi. Dobrze się pani trzyma. Everything looks fine. Alkohol. Do you agree to a breathalyzer test? Będzie alkohol, czy nie? You do not need to test anything. Serio? If you refuse the breathalyzer, we'll have to take you to the station. Do what you can't help doing. Co za kobieta. I will check your vehicle and the boot. Please wait a moment. Czyli się nie dowiem, czy była pod wpływem, czy nie. Mogłaby gra potem jakby w podsumowaniu informować, czy badanie na komisariacie wykazało alkohol, czy nie. By było ciekawe. A tak, nie wiem, no, tyle. O, tak, na bogato, już ma na przyszły rok. Jak tam? Apteczka? Okej. Okay. Apteczka okej. Okay. Trójkąt okej. Okay. To wygląda na kole. Czekoladka. Spryskiwacz. Zobaczę, może coś w plecaku będzie ciekawego. Nie wiem, czasem się taki rentgen załącza, a teraz na przykład nie. Nie wiem, czy ja muszę jakoś specjalnie najechać w któreś miejsce. No logiczne, zawsze tutaj było, nie? Zobaczmy, co tutaj. Może jakaś broń.
Step out of the car very slowly. Ale miałem no nosa. Sudden movements. I'm arresting you for illegal possession of a firearm. Everyone's got a right to protect himself. Oho. Do samoobrony? Okej. Ale to mi się podobało. A zajrzymy tutaj. Może będzie broń. Proszę bardzo, od razu. Mamy broń. 2x2, 525. Pięknie. Odwieźmy koleżankę. Kolejne 3,5 km będzie z bańki. I tak cię w sumie bym aresztował za to, że nie chciałaś tam poddać się badaniu alkomatu. Tak więc, no... Proszę, moja już ma 15% uszkodzenia bryki. Kiedy? Ja się pytam. A w sumie no... Tak się obijam o wszystko co możliwe, to... Co tu się dziwić? Szkoda, że nie było jakoś 7 km. Bym akurat dojechał i bym no, zrealizował rangę. Przy okazji bym koleżankę odwiózł na dołek. Tamte jak tą ciężarową zapina. Tylko czy się jakbym, jak do niego podjadę, to się uspokoi. Idę o zakład. Ale chyba okej. Nie wiem, ile mogą ciężarówki na autostradzie w Niemczech zapinać, ale może dobrze jedzie. Ograniczenie do 100, chyba się dostosował. Zresztą i tak bym mu nic nie zrobił. Gdyż ponieważ wiozę aresztanta. Nasze prędkość mógłbym mu sprawdzić, nie? Tylko i tak bym nie mógł go zatrzymać. Żeśmy dojechali, dziękuję. Tych kilometrów mi brakuje. 5, tak? Tak. Dobra. Będzie dzisiaj długaśny odcinek. Ale raz na tydzień można. A wjadę może. Naprawię się. A może sobie vana wezmę, a co? Mogę. W teorii jak się vanem jedzie powinny być jakieś inne zdarzenia losowe. Tak mi się wydaje. To teraz pojadę tutaj, minę tą cudowną stację benzynową. Kurde, już 24. Super. Zapatrzyłem się na tą elektrownię czy coś. I nie wykręciłem. To można powiedzieć, że chyba mam już na start większe uszkodzenia niż przed naprawą. Nie. Jestem zajęty. No, koleżankę się zajęła. Jest okej. Ta stacja, jak widać, była obskoczona, bo keczucha jest. Tak zakładam, że jak już pokazuję tą kaczkę, to znaczy, że już tam byłem, no. I ją podniosę.
Ojoj. Troszeczkę dziwnie pojechałem, tak wiem. A to tak jest, jak się jedzie, się nie wie, gdzie się jedzie. Znaczy bez celu, w sensie. To jedziemy, jedziemy. No, trzeba te 5 km zrobić. No i teraz chciałbym na przykład podać komuś prędkość, wymierzyć. I żywej duszy nie ma, kurde. Dispatch to all cars. Who is available to pursue a suspicious vehicle? The driver reacted in a suspicious manner at a traffic check and raced off. Co się nadaje do pościgu? One, we'll take it from here. Tym czymś. O, 6 km. Dobra. Przynajmniej kilometry zrobię. Tylko nie wiem, czy tym vanem to mogę z kimkolwiek się ścigać, czy coś tam. Zresztą zobaczymy, co to będzie. Nie no, pościg jest, no wyraźnie jest pościg. Van jest raczej słaby do pościgu, mi się wydaje. Ale przyjąłem, trzeba zrobić. No, przynajmniej kilometry ładnie lecą. Tylko nie mówcie mi, że ten pościg jest przy moim komisariacie tradycyjnie. Coś tak czuję. Tak czuję. No tak, komisariat po prawej. Teraz każe mi to pewnie objechać. Zobaczmy na mapę. O nie, w innym miejscu jest. Zawsze pościg był tutaj, w tym miejscu. Dobra. To jadę. Zaraz się okaże, że to jest jakiś pościg z tego. Ze scenariusza. I znajdę tego kolesia, co go szukam w sumie w tej grze teraz. By było fajnie nawet. Się przekonam za całe 3 km. Ciekawe, czy do pościgu, kurde. W sumie jadę na światłach, to skąd mógł wiedzieć? Czy helikopter dołączy do pościgu? Kurde, jakie zjazdy. Panie. Tędy chyba to nie jechałem jeszcze. Znaczy, tą akurat drogą, pewnie główną arterią, to już jechałem nie raz. Zaraz się powinna misja załączyć. O! Mamy helikopter. Weź tu teraz kolegę zajeć. Już? Jeszcze gonga dostał. You've been tailgating me and now you're arresting me for it? Ej, jaki głosik. Jak dzieciak jakiś. Londyn.
Kun. Ile tam tych kilometrów jeszcze? O, już mam zaliczone. Pięknie. Dobra. To akurat dojadę na komisariat, zostawię kolesia. Wykupię tą kaczkę i zobaczymy, jakie wyzwania przyniesie ranga 47. W sumie jestem ciekawy, czy te rangi się czasem nie losują po prostu. Czy zawsze jest na sztywno, że na 46 to i to trzeba zrobić zawsze. No, a nie, że coś każdemu innego. Jedziesz. W sumie powinienem dawać przykład. Wiozę kolegę, co się chciał ścigać. Sam zapinam pod prąd. Ale takie życie, no co zrobić? Jak to mówią, co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie. I 500 metrów. Aha. Trochę mnie zniosło. Mamy grunże pacjent dostarczony. Pięknie. Pięknie czy nie pięknie? Rozumiem, że 25 sekund zatrzymałem, więc mam. No, 3 gwiazdki czy coś. Dobra. Zobaczymy. Czyli tak, wykupujemy kaczuchę. 4200. Nie jest tanio, nie jest. A czy pościgi, czy poprawne aresztowania, tak? A i to mamy zaliczone. I tak w teorii powinno mi te kaczki zaliczać. Ale nie. No i cool. Coś do pogadania? Czy nic? Raczej nic. Okej, to mamy prawie godzinę. Myślę, że spokojny odcinek był. Niespokojny, tylko że fajny. No, to miałem na myśli. Dzięki zatem za obejrzenie. No i cóż, zapraszam w przyszły czwartek na kolejny, gdzie się zmierzymy z rangą 47. Dzięki jeszcze raz. Hej.